Ciężkie warunki mogą nieść poważne konsekwencje, jak w przypadku Hany Uron, która ma obiecane wyjście za kaucją, ale nikt nie wie, kiedy to nastąpi. Rano, gdy się obudziłam, poczułam się bardzo dziwnie. Jakby czas stanął w miejscu, jakby powtarzał się ten sam dzień. Zrobiło mi się naprawdę niedobrze. Mam wrażenie, że zaczynam tracić zmysły, że się rozpadam. Hana jest w poczekalni od ponad 24 godzin i choć wie, że aresztowano ją nie bez powodu, obecna sytuacja każe jej kwestionować cały system. Gdy ktoś tu trafi, nie wiadomo, ile czasu będą go tu trzymać. Może wiele godzin, bo tak mogą. Staram się uporać z tym, że popełniłam błąd. Ale teraz nie mam kontroli nad swoim życiem. Oni ją mają i bardzo im się to podoba. To od ich woli zależy, kiedy wyjdę. Oni dyktują warunki. Nie pojmuję tego. Powinni robić to, co do nich należy. Nadzorować. A nie poniżać nas, bo popełniliśmy błąd. Nie przestaliśmy być ludźmi. Póki procedura wyjścia za kaucją nie zostanie zakończona, Hana nic nie może zrobić.